Afganistan, przegrywali wojnę technologiczną z Zachodem, byli dociśnięci przez Reagana do muru, nie potrafili wyprodukować tam, nie wiem, nie znam się na tym, ale kilkubitowej kostki używanej w nowoczesnej elektronice, podczas kiedy to już niekomunistyczna Korea nawet wtedy produkowała. Technologie w momencie bardzo ostrych sankcji gospodarczych musieli wszystkie wykradać. Technologie, komputery, to wszystko, no to powodowało, że oni naprawdę, dla nich kwestia odpuszczenia Polski już dużo wcześniej była bardzo realna. I to, że w latach 70. Związek Sowiecki przenosił jakby te trasy tranzytowe, na przykład przesyłu ropy, przenosił z terytorium PRL-u, wtedy na przykład do Bałtyku, wtedy uruchomienie jakichś linii promowych, to wszystko to świadczyło o tym, że oni się na taką ewentualność przygotowują. I o ile wtedy nie wiem, NRD nie miało szans na uzyskanie statusu jakiegoś niezależnego, o tyle PRL miał. I dlatego ten program był realistyczny. Dziś to widać, zwłaszcza kiedy mamy dostęp ograniczony, ale jakiś do archiwów sowieckich, to się po prostu potwierdza. Czyli z Pana zdaniem PRL to była karta przetargowa dla Związku Sowieckiego? Znaczy, no, w polityce sowieckiej były istotniejsze rzeczy dla Sowietów niż PRL. O tym, że były rzeczy ważniejsze. Ważniejsze było na przykład to, żeby nie przegrać wyścigu zbrojnym, co się w efekcie stało i co się skończyło upadkiem Związku Sowieckiego. Tego wyścigu już nie przegrali w czasie praktycznie w trakcie rządów Chruszczowa, kryzys kubański. Nie, przegrali w momencie, kiedy te całe, kiedy te tysiące ton żelastwa w postaci głównie broni pancernej stały się, no, powoli stawały się obiektami muzealnymi, kiedy plan Gwiezdnych Wojen, jak to wtedy określano, wchodził w jakąś fazę już konstruowania, kiedy wyścig technologii powodował, że wiadomo było, że wojny nie wygrywa się uderzeniem pancernym, to wydaje mi się, że wtedy okazało się, że leżą. A konflikty takie jak Afganistan, no to były gwoździem do trumny. Natomiast Polska miała szansę wtedy nawet w tym układzie uzyskać jakąś niezależność. No, skoro wcześniej Sowieci, znacznie wcześniej, no, odpuścili Jugosławię na przykład, no to... Przepraszam, ja muszę jednak trochę zaprotestować na tych, którzy przedstawiają Jugosławię jako przykład. Ja, ale... Tak samo jak Finlandii z różnych innych względów, to jednak nie ten kierunek strategiczny. Natomiast tak ciągnąc tę myśl, którą teraz wrzuciłeś, nawet niekoniecznie polemicznie, ale być może do nam uszczegółowienia, że jednak jest ogromna różnica pomiędzy wczesnymi latami 80. a późnymi. To znaczy gdzieś w połowie tych lat 80. następuje nieprzypadkowa cezura, od której polskie szanse na łagodne uzyskanie niepodległości wzrastają. Bo to obiektywne procesy, o których mówisz, faktycznie to, że Związek Radziecki przegrywa technologicznie wyścig zbrojeń, że jego machina wojenna przestaje być efektywna i tak groźna, jak była jeszcze w latach 70., kiedy Związek Radziecki miał jeszcze faktycznie z wojskowego punktu widzenia rzeczywiście możliwość wygrywania wojen na wielką skalę. Kiedy narastają procesy upadku gospodarczego w Związku Radzieckim, kiedy zaczynają się negatywne procesy demograficzne i tak dalej, to jest jedno. To jest przełom lat 70. i 80. Natomiast dotarcie tej świadomości do mózgów kierowników polityki radzieckiej, i to nawet nie myślę o pojawieniu się Gorbaczowa, bo to jest jakiś symbol zmiany i jego młodych sekretarzy wokół, ale dotarcie tej świadomości do mózgów szefów KGB i GRU przede wszystkim, którzy lepiej znali Zachód, którzy to transferowali, że tu jest ogromna różnica w ciągu tych paru lat. I oczywiście można się sprzeczać o konkretne daty, ale tak roboczo bardzo i umownie bym zaryzykował taką tezę, że w 83 czy 84 jeszcze pokojowe wymiksowanie się z obozu wpływów radzieckich było pewnie niemożliwe. I wtedy program Moczulskiego moim zdaniem był jeszcze programem
możemy to nazwać albo nierealistycznym, albo realistycznym w bardzo długiej perspektywie przy zmianie uwarunkowań. I wtedy moim zdaniem faktycznie ci stawiając sobie bardzo ograniczone cele, przywódcy, nazwijmy to szerokiego ruchu Solidarności, żeby nie wchodzić w niuanse, mieli rację. Natomiast oni przegapili ten moment, który nastąpił gdzieś umownie od 1985 roku, kiedy Sowieci wiedzieli dobrze, że w Europie trzymają się tylko siłą rozpędu i że trzeba to pchnąć w odpowiednim punkcie, żeby się zawaliło. Ja myślę, że do wczesnych lat 90. znaczna część polskich elit politycznych nie miała tej świadomości. Natomiast no, Moczulski i spółka, nazwijmy tak umownie radykałów, mieli dużo szczęścia, bo ich program polityczny trochę zaczął im się sprawdzać wtedy z uwagi na zmianę geopolityczną i zmianę świadomości radzieckiej ekipy przywódczej. Taka moja przydługa może chęć doprecyzowania tego, żebyśmy jednak nie porównywali roku 83 i 4 z rokiem 86 czy 7. Bo to są, wbrew bardzo krótkiemu czasowi, to są inne epoki, jeżeli chodzi o geopolityczną pozycję sowiecką. I jedno krótkie zdanie, też pewnie nie polemiczne, ale uzupełniające do tego, że Sowieci nie chcieli w roku 81 nie mogli interweniować. No nie musieli, bo ten sprytny jednak system stworzył sobie takie narzędzia, że nie wszędzie musiał wjeżdżać czołgami, gdzie niegdzie miał swoich wypróbowanych towarzyszy. Jakby się towarzysz Jaruzelski zawahał i nie sprawdził, to był towarzysz Milewski w odwodzie, który by pewnie wykonał to zadanie wtedy. I myślę, że jeszcze parę innych towarzyszy, gdyby też towarzyszowi Milewskiemu nie poszło. Nie musieli wjeżdżać, dlatego nie pisali tak naprawdę takich planów. Wiedzieli chyba, że ktoś z Polaków jednak wystąpi w tej prawnej roli i zrobi to za nich. No tu było tylko pytanie, jak zachowa się armia i tak dalej, to jakby Z perspektywy mojego obecnego zawodu i kontaktów też z ludźmi w armii i w służbach bezpieczeństwa, którzy służyli wtedy i zdarza nam się dzisiaj rozmawiać ludzkim głosem, że tak powiem. Nie było ryzyka, że armia się zachowa niezgodnie z rozkazem. Nawet jeżeli pojedynczy młodzi oficerowie, że dzisiaj rozmawiam z 60-letnim emerytowanym oficerem, który wtedy był oficerem młodym. Mówi, słuchaj, to co ja prywatnie sobie wtedy myślałem, ja oczywiście nie miałem ochoty strzelać do swoich. Ja wiedziałem, że to jest wredny system. Ale przecież ja byłbym samobójcą, gdybym się wtedy postawił. I większość myślała tak samo. Myślę, że to są dosyć doświadczenia i teksty, które się dzisiaj dają uniwersalizować. Tu jest jeszcze druga rzecz, która była istotna w tym, co w tej myśli politycznej Moczulskiego. Czyli to jakby dostrzeżenie tych procesów demograficznych. Znaczy tego, że nadchodzi duża fala uderzeniowa, że wchodzi duża fala wyżu demograficznego. Wzrasta procentowo udział tych młodych ludzi, że to są takie młode uderzeniowe roczniki. Wszystkie te, tak, ale też te wszystkie, też ta cykliczność kryzysów PRL-u doprowadzających do wyjścia na ulicę, do działań gwałtownych, że też pokrywa się z krzywą też właśnie istnienia tych roczników uderzeniowych, roczników wyżu. I tu jakby skorelowanie jednego i drugiego pozwoliło mu założyć, że jest szansa. A istotą też tego programu było tworzenie tego niezależnego systemu politycznego, czyli próbę wepchnięcia opozycji w te kolejny polityczne, żeby to nie było tak, jak chciał KOR, taka magma, ruch społeczny, nie wiadomo co, tylko żeby właśnie tworzenie niezależnego systemu politycznego z partiami politycznymi, stąd te pomysły też tworzenia PPS-u, odtwarzania PPS-u jako tej siły takiej lewicowej i tworzenia systemu, który będzie przygotowany właśnie na ten moment, że jeżeli się uda, no to żeby już jakieś elity polityczne, jakieś zalążki systemu politycznego istniały. Jak się okazało, no średnio się to udało i jakie elity polityczne zawierały, paktowały w Magdalence czy przy okrągłym stole i później rządziły trzecią RP, no to widzimy chyba bez specjalnego entuzjazmu. Ja serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia dzisiaj o godzinie 22:05 w telewizyjnej jedynce mojego filmu dokumentalnego Pod prąd, właśnie historii KPN-u, puszczonego po 3 latach obecności na cenzorskiej półce. Nasz film został 3 lata temu przyjęty, pozytywnie skolaudowany, przyjęty do emisji. No i dziwnie
wylądował na półce. Dopiero teraz udało się, między innymi, czym się też sporo pomogła właśnie nagroda za gaz na ulicach, gdzie podczas gali wręczania tej nagrody, bo współorganizatorem konkursu była Telewizja Polska, no miałem okazję publicznie zwrócić się ze sceny do telewizyjnych notabli z delikatnym przypomnieniem, że mam dwa filmy dokumentalne zatrzymane przez cenzurę w telewizji, no i że może by wreszcie puścili. No i okazało się nagle, tydzień później dostałem telefon, że puścili. I dzisiaj właśnie o godzinie 22:05 będzie emisja. Może dalsze pytanie? Na którym programie? Jedynka. Jeśli Państwo nie będą, ja bym chciał jeszcze jedno pytanie zadać naszemu gościowi. Bo z kolei współpracowany właśnie KPN w latach 70 przez Pan. Teraz jest stan wojenny opracowany. No to jakie plany na przyszłość? W jakim kierunku idą Wasze dalsze działania? To znaczy chcemy kontynuować ten cykl, czyli po prostu pisać chronologicznie dalszą historię tych środowisk krakowskich, ale nie tylko, ponieważ tutaj no, opisujemy szerzej, opisujemy całą sytuację też polityczną w Polsce, nie tylko się to zawęża do Krakowa, ale Kraków jest ważny, no, przede wszystkim obaj jesteśmy Krakusami, to pierwsze, po drugie akurat w Krakowie ta historia KPN-u wydaje się bardzo ciekawa, to był bardzo mocny ośrodek KPN-owski, to trochę tak było w latach 80., że tam, gdzie słaby był KPN, tam wystrzeliła bardzo mocno Solidarność Walcząca. Na przykład słaby był we Wrocławiu, tam bardzo mocno. To był jakiś potencjał ludzi, którzy byli skłonni do działań w radykalnych organizacjach i on został różnie zagospodarowany, ale akurat krakowski KPN był bardzo mocny i ta historia przez to wydaje mi się ciekawa. A opisujemy ją bardzo szeroko, też opisując całą panoramę też innych organizacji opozycyjnych. Bo pan Maciej był kilkakrotnie pobity w latach 80. przez czytelników. Nie, ja nie chcę swojej martyrologii. Ale nie chciałem właśnie czy będziecie ten wątek ciągnęli w tym sensie, że nie, tych pomóc. Tak? Nie. No, ale to nie waszych, tylko... Jestem tyle, cały, żyję. Nie. Ale nie macie jak wiarzyk, tylko i wyłącznie. Gęba nie szklanka. Wszystkich punktów. Tak. To znaczy nie, no, szczególnie połowa lat 80. pod tym względem była bardzo, bardzo paskudna, bo to właściwie tuż po morderstwie, po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki. Bardzo wiele było przypadków pobić. W Krakowie na przykład ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, no, dwukrotnie napadł na niego, przypalany papierosami, no, pobity bardzo dotkliwie, związany, duszony, no, wtedy to znana później historia. Takich działań w tej połowie lat 80. było więcej. To się jakby tak zeszło z tym, że wtedy bardzo te działania opozycyjne tak siadły. Ten 85., 6. rok, ja pamiętam, to było naprawdę trudno było skrzyknąć setkę ludzi na demonstrację. To było tak, że czasem chodziło z transparentami gdzieś i człowiek tam coś zaczął krzyczeć, odwijało się transparenty, człowiek się oglądał do tyłu, a tam pusto. Tak to było niestety. I wydaje mi się, że też widząc to, bezpieka próbowała tak mocno nastraszyć ludzi. I stąd wtedy właśnie te napady, stąd te działania bardzo takie gwałtowne. To też oczywiście wszystko zasługuje na dokładne opisanie. Ja częściowo sprawą się zajmowałem, robiłem film dokumentalny o księdzu Zaleskim. I o tych działaniach 4. Wydziału Bezpieki, między innymi przeciwko niemu. Sporo materiałów na ten temat mam. No też próbujemy docierać właśnie do drugiej strony. No, próbujemy rozmawiać z subekami, z ludźmi z drugiej strony,
wyciągać na ten temat informacje. Warto, bo opracowania oparte wyłącznie na materiałach ubeckich z reguły zakłamują historię. Takich opracowań wydaje się w Polsce bardzo wiele i to daje fałszywy obraz. Ja dam tu przykład dotyczący akurat właśnie KPN-u krakowskiego. W książce wydanej przez IPN krakowski opisano działania agentury, między innymi w KPN-ie, wokół KPN-u. I jednym z głównych źródeł bezpieki, który miał dotarcie do, rzekomo do kierownictwa krakowskiego KPN-u, który odegrał bardzo, bardzo ważną rolę, była TW Roxana. No zbadaliśmy sprawę, dotarliśmy tak do TW Roxany, jak do jej oficera prowadzącego. Co się okazało? TW Roxana nie miała żadnych kontaktów z KPN-em, natomiast miała rzeczywiście bardzo bliskie kontakty ze swoim oficerem prowadzącym, bo była jego kochanką. I przez x lat miała wypłacane pieniądze z funduszu operacyjnego. Była rzekomo cennym źródłem agenturalnym, a w rzeczywistości była po prostu, no, świadczyła usługi wyłącznie seksualne. W pewnym momencie jej się zmienił oficer prowadzący, ale praktyka pozostała. No i to jest to, jak bez konfrontacji źródeł, bez dotarcia do wszystkich żyjących ludzi, do wszystkich możliwych źródeł, to nie powinno się pisać historii, bo gdyby się oprzeć wyłącznie na tych raportach ubeckich, no to mamy jakiegoś niesłychanie groźnego agenta. No. Bo mamy codziennie jak nasze jednego. Tak, i sześć piw i jeszcze na dokładkę. No to, to niestety to wszystko wymaga, znaczy przyjęliśmy tutaj żelazną zasadę przy pisząc tę książkę, że wszystko co opisujemy jest, jest zbadane ze wszystkich możliwych stron i jest to skonfrontowane. To jest tak, że bardzo często się okazuje, jak kompletne bzdury bezpieka w swoich raportach wypisuje. Jeżeli funkcjonariusz bezpieki pisze w swoim raporcie, że napisy na murach, któregoś dnia pojawiło się ileś napisów na murach i Ubek pisze, że te napisy wykonał Zygmunt Łenyk, działacz KPN. No to brzmi to wiarygodnie, nie? Tylko że trzeba wiedzieć, że Zygmunt Łenyk od 5 roku życia był niewidomy i jest do dziś niewidomy. Jakiś idiota esbek, korzystając z donosu jakiegoś idioty TW, napisał coś takiego. I to zostało umieszczone w raporcie zbiorczym, który poszedł do Warszawy. Następnie w zbiorczym opracowaniu jakimś warszawskim również jest to, że w Krakowie akcję wykonania, wykonał kilkanaście napisów na murach, wykonał Zygmunt Łenyk, działacz KPN. No, Służba Bezpieczeństwa była częścią PRL-u i była tak samo, było w niej, działała tak samo dobrze jak spółdzielnie mleczarskie, jak budownictwo, jak każdy inny sektor, no bo tam masę fuszerki, dziadostwa, złodziejstwa i dlatego też na te raporty trzeba patrzeć no, jako na jedno z dostępnych źródeł, a nie jak na krynicę prawdy, bo bardzo często okazuje się, że są to zwyczajne bzdury, które bardzo łatwo zweryfikować nawet. Filip, ty się pisze. Tak, ja mam takie pytanie, bo w epidemii publicystycznej często pada taka teza o wpływie stanu wojennego na aktywność społeczną Polaków później, nie tylko w 80-tych latach, ale też w 90-tych. Znaczy, jak pan uważa, czy ten wpływ rzeczywiście był tak ogromny? Tak, mówię o tym włamanym kręgosłupie. Tak, znaczy to wszystko zależy też, wydaje mi się, od tego, znaczy wiele zależy od regionu. To jest tak, że stan wojenny potworne spustoszenia wyrządził na Śląsku, na Górnym Śląsku. To jest tak, że ponieważ tam doszło do czynnej obrony, do walki, ponieważ tam ZOMO użyło broni, padły ofiary śmiertelne, to tam na przykład mamy potężne zjawisko emigracji.
Tam, już nie pamiętam, ale ponad 3/4 członków Zarządu Regionu Solidarności, bodajże 3/4 Górnego Śląska wyemigrowało. Mowy żadnej o demonstracjach przez jeszcze parę lat ładnych w Katowicach czy na Śląsku nie było. A jak już były demonstracje, to były naprawdę szczątkowe. To się zaczęło dopiero w 1988 zmieniać, gdzie tam 11 listopada 1988 bodajże duża demonstracja, też z biciem i cała sprawa budówki w katedrze. Natomiast wcześniej nie. Znaczy w sytuacji, kiedy doszło do konfrontacji siłowej, to rozlew krwi spowodował to, że ta działalność siadła, że ludzie uciekli od tego. To pokazuje, jak na ile ślepą uliczką był pomysł jakiejś walki zbrojnej wtedy, bo oczywiście takie pomysły różne były i dziś nawet niektórzy ludzie, no, czytam książkę na przykład o historii Solidarności Walczącej w Trójmieście. 1/3 tej książki to jest jakieś zdjęcie jakichś paru pistoletów, które mieli, opowiadanie jakichś historii, że mieli tam 200 ludzi, którzy byli w stanie pod bronią w każdej chwili zareagować. No, to jest rzecz jakaś dla mnie zupełna aberracja. To znaczy, wstyd pisać, ilu było ludzi pod bronią, skoro nie pada ani jeden wystrzał. Trochę, to jedno. A po drugie, no to była ślepa uliczka. Tu przykład Śląska pokazuje, że no nie tak. Że można było się bronić przed atakami, ale jednak nie można było doprowadzać do takiej konfrontacji już ostatecznej, bo po prostu została spalona ziemia. I wydaje mi się, tutaj przykład Śląska, no stan wojenny strasznie zadziałał. I to myślę, że to na pewno to już bardziej pewnie dla socjologów temat. Jak to wpłynęło później na całe zaangażowanie polityczne, na to, jacy ludzie szli do tej polityki. Na to, no pewnie to temat ciekawy, natomiast wydaje mi się, dla wielu młodych ludzi tak w skali Polski, no ten stan wojenny był jakąś taką inicjacją polityczną. To było to, że stan wojenny był takim wydarzeniem, wobec którego trudno było pozostać obojętnym, który powodował, że wielu ludzi, którzy by się działania żadnej opozycji nie zaangażowali, to pod wpływem tego impulsu poszli do tego. Tu przykład mojego przyjaciela, z którym pisaliśmy do książki, Mirka Lewandowskiego, który mówi, że nie poszedł do niego. Po prostu ten wstrząs stanu wojennego spowodował, że on w pierwszych miesiącach 1982 roku wstąpił do KPN. Znalazł kontakt i zaczął działać. Więc myślę, no tutaj to było dobre, bo to zaktywizowało tysiące ludzi. I ci młodzi ludzie, bardzo młodzi wtedy, mający lat, nie wiem, 14-15 w stanie wojennym, no to oni byli tą siłą, która mogła odegrać wielką rolę w momencie przełomu 89-90. I myślę, że tego odegrania tej roli przez młodzież bardzo obawiały się obie strony Magdalenki i Okrągłego Stołu, że no, czuli na karku jedni i drudzy oddech tej radykalnej młodzieży, która w... Jeśli patrzę na krakowskie środowisko, bardzo mocnej tej ekipy młodzieżowej, tu Urban to nazwał grupą krakowską, to była taka ekipa skupiająca i KPN, i NZS, i FMW, i WIP, gdzie no, były wspólne akcje bez względu na pewne różnice, nawet znaczne, jakieś ideologiczne między częścią tej ekipy, ale byliśmy taką zwartą, mocną grupą. Z tych ludzi, no bardzo niewielu ludzi trafiło do polityki. Nawet się boję użyć nazwiska tego jednego, który mi się tu przypomniał, ale... ale chodzi o rzecznika rządu, czy rzecznika premiera. Natomiast większość ludzi z niesmakiem od tej polityki odeszła. Potężny niesmak po właśnie roku 90, po sytuacji, kiedy prezydentem został Jaruzelski, kiedy widać było, że
po zmianie szyldu nadal ubecy przesłuchują na Mogilskiej, przy Mogilskiej, czy w siedzibie Urzędu Spraw Wewnętrznych, zmieni nazwę. No, kiedy nadal ministrem jest Kiszczak, no to wszystko spowodowało to, że ludzie się odsunęli. Czyli mam 99 gorsze. Dla tych ludzi aktywnych tak. Znaczy ostatnim takim akordem była okupacja Komitetu Krakowskiego PZPR. Była część takiej dużej ogólnopolskiej akcji KPN-u na przełomie 89-90. W Krakowie to było w styczniu 90. Zajęliśmy wówczas gmach Komitetu Wojewódzkiego. No i to był ostatni taki akord. Ówczesny minister Hall razem z szefem Urmu Ambroziakiem wydali decyzję użycia siły wobec nas. Było wydane polecenie, żeby Służba Bezpieczeństwa i ZOMO uderzyły. Ówczesny szef Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych, osławiony generał Gruba, krwawy Gruba, ten, który pacyfikował Śląsk, który dowodził akcją Wujku, ponieważ on wiedział, na ile jesteśmy zdeterminowani, ilu nas jest i jak jesteśmy przygotowani do obrony, on wiedział, że uderzenie wtedy no, oznacza rozlew krwi. I on wydał decyzję, że nie. Sprzeciwił się Halowi i Ambroziakowi. Nie uderzyli. Znaczy, podejrzewam, że bał się tego, że on potem za to odpowie. Że poleje się krew i będzie, że on. Nie doszukuje się tu jakichś pobudek patriotycznych, tylko no, na tyle miał rozeznanie w sytuacji, że wiedział, że to się źle skończy. No i ta okupacja zakończyła się też takim oszukaniem nas trochę. No, podpisano, pierwszy sekretarz KW PZPR Gajewicz podpisał, to negocjowali wszystko posłowie OKP, Rokita, nie pamiętam jeszcze w każdym razie posłowie OKP wtedy doprowadzili do tego, że podpisano, pierwszy sekretarz podpisał oświadczenie, że wycofują się, rezygnują z budynku i tak dalej. Oczywiście było to nieprawdą, dalej niszczyli akta. My, mając przeciwko sobie nie tylko PZPR, ale mając przeciwko sobie też OKP i posłów Solidarności, podpisaliśmy to. No, to był może błąd, z drugiej strony ciężko było walczyć już z tak zmasowanymi siłami wroga. No i skończyło się to potężnym niesmakiem, bo też widzieliśmy, że ta okupacja mogła się inaczej skończyć. W sytuacji, kiedy w Tarnowie na przykład, tam KPN-owcy też okupowali Komitet Wojewódzki, ale zakończyło się to trochę inaczej. Mieli tam dwa dni, mieli dowody na niszczenie dokumentów. Była sprawa zgłoszona do prokuratury, tam sekretarze KW dostali wyroki skazujące za to. No a tutaj daliśmy się trochę oszukać jednym i drugim. No i to wszystko wpłynęło na to, no między innymi ja wycofałem się też z jakiejkolwiek działalności politycznej, zająłem się dziennikarstwem, staram się trzymać od polityki z dala. Akurat z naszej perspektywy to wydaje się jak najbardziej korzystne, bo książka jest wspaniała, także mam nadzieję, że dokument też będzie świetny. Dzisiaj o 22:05 zapraszamy Państwa. Myślę, że naszemu gościowi dzisiaj podziękujemy za dzisiejszą wizytę, ale wszystkich